W niedzielę 5 listopada przedstawiciele władz samorządowych, związków kombatanckich, Towarzystwa Miłośników Ziemi Kozienickiej, Kozienickiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych, a także przedstawiciele służb mundurowych i stowarzyszeń politycznych oraz mieszkańcy gminy Kozienice uczestniczyli w obchodach 74. rocznicy pacyfikacji Janikowa. Uroczystości rozpoczęto mszą świętą w kościele pod wezwaniem świętego Maksymiliana Kolbe w Janikowie w asyście pocztów sztandarowych. Przewodniczył jej ksiądz proboszcz Tomasz Gajk, który podczas homilii przypomniał krwawą środę 3 listopada 1943 roku. Wtedy, zaskoczeni z rana przez okupanta mieszkańcy Janikowa, byli aż do wieczora przesłuchiwani, torturowani i zastraszani, a podczas masowej egzekucji zginęło 16 osób. Nawet gdy wspominamy tamtą krwawą środę, to nie zdajemy Panu Bogu pytań, dlaczego nam ich zabrał, tylko starajmy się podziękować za to, że nam ich dał. Takich bohaterów, że pozwolił z nimi przeżyć być może tylko rok, może kilka lub kilkanaście lat, a może kilkadziesiąt. Tragiczną kartę historii tej miejscowości i jej mieszkańców obecni na mszy mogli poznać również dzięki przygotowanej na ten dzień publikacji autorstwa doktora Sebastiana Piątkowskiego. Po mszy w intencji zamordowanych w czasie II wojny światowej mieszkańców Janikowa złożone zostały kwiaty przy tablicy upamiętniającej tragiczne dla miejscowości wydarzenie, jak również śmierć włoskiego oficera Franco Marciniego, który zginął w tej miejscowości w 1944 roku. Następnie poczty sztandarowe oraz licznie przybyli uczestnicy uroczystości przeszli pod pomnik pomordowanych w asyście Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej z Kozienic pod batutą kapelmistrza Zygmunta Juśkiewicza. Tę część spotkania poprowadził Krzysztof Zając, radny Rady Miejskiej w Kozienicach, członek Kozienickiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych, a rozpoczęło ją odsłonięcie i poświęcenie odnowionego pomnika poświęconego pomordowanym oraz poległym i zaginionym podczas II wojny światowej mieszkańcom Janikowa. Z inicjatywy mieszkańców Janikowa, dzięki wsparciu Towarzystwa Miłośników Ziemi Kozienickiej i Gminy Kozienice, udało się ufundować i postawić nowy pomnik w kształcie prostokątnej steli zwieńczonej krzyżem. Wykonawcą pomnika jest kamieniarz Krzysztof Kozłowski. Monument upamiętnia ofiary bestialskiego mordu z 3 listopada 1943 roku. Upamiętnia również 27 mężczyzn mieszkańców Janikowa wywiezionych 5 kwietnia 1944 roku do obozów koncentracyjnych. Mauzoleum poświęcili ksiądz proboszcz oraz ksiądz Dariusz Kowalczyk, prezes Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Wszystkie polskie rodziny utraciły kogoś w działaniach II wojny światowej, na przeróżnych frontach. Dlatego święcąc ten krzyż na tablicy pamiątkowej tutaj w Janikowie pamiętamy o wszystkich poległych w obronie ojczyzny. Dość powiedzieć, że co czwarty Polak oddał życie w czasie działań II wojny światowej. To nie jest zwykłe zniszczenie, to nie są zwykłe ofiary, ale to jest po prostu hekatomba, która dotknęła nasz naród. Głos zabrali również starosta powiatu kozienickiego Andrzej Jung oraz zastępca burmistrza gminy Kozienice Igor Czerwiński. Starosta kozienicki zauważył, iż na terenie powiatu miejsc pamięci jest bardzo wiele, a wszystkie pozwalają nam pamiętać o naszej tragicznej przeszłości. Wiceburmistrz natomiast zwrócił się do przybyłych z podziękowaniem za uczestnictwo w obchodach pielęgnujących pamięć o takich wydarzeniach. Pamięć, którą winniśmy tym ofiarom, jest bezcenna. Wyrazem tej pamięci dziś jest odsłonięty pomnik mauzoleum we wsi Janików, który z imienia i z nazwiska głosi bohaterów tamtych czasów.
Nie zabrakło także wiersza patriotycznego, który wyrecytował Andrzej Zwolski. Następnie poszczególne delegacje złożyły pod pomnikiem kwiaty. Delegacja starosty i Rady Powiatu Kozienickiego, delegacja burmistrza i Rady Miejskiej w Kozienicach, delegacja Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej koło Kozienice, delegacja Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej koło Szydłowiec, delegacja Związku Kombatantów i Osób Represjonowanych z Garbatki Letnisko, delegacja Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego Oddział Powiatowy Kozienice, delegacja Zarządu Powiatowego Prawa i Sprawiedliwości, delegacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Janikowie, delegacja Sołectwa Janików oraz Kozienickiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych. Złożyli kwiaty oraz zapalili znicze także mieszkańcy Janikowa i Kozienic. Wszystkim biorącym udział w obchodach podziękował sołtys Sołectwa Janików Artur Gac. My, jako mieszkańcy, przybyli goście, uczestnicy tych okolicznościowych przemówień, mamy coś w sobie, co nas kształtuje. Mamy pamięć. Mamy wiarę w to, że nasza obecność i przekazywanie informacji kolejnym pokoleniom spowodują, że będziemy cały czas czcili i gloryfikowali naszych bohaterów. Organizatorami uroczystości upamiętniających byli Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Oddział Kozienice, Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych, Gmina Kozienice, Starostwo Powiatowe w Kozienicach, Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozienickiej, Parafia pod wezwaniem Świętego Maksymiliana Kolbe w Janikowie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Janikowie, Sołectwo Wsi Janików oraz Sołectwo Wsi Janików Folwark. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki dotacji gminy Kozienice oraz Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu Każdy Dzień jest Podróżą przez Historię 2.